dobry Państwu, nazywam się Piotr Firek, jestem pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Na co dzień jestem adiunktem w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć troszeczkę obszar nowych technologii związany z elektroniką, z jej małym fragmentem, a w zasadzie mikroelektroniką i opowiedzieć o krzemie i o tym, do czego możemy go wykorzystywać. O tym, gdzie stosuje się tego typu półprzewodnik, ponieważ jest to ten rodzaj materiału, jakie są inne półprzewodniki, no i gdzie jest praktyczne zastosowanie i gdzie można to wykorzystać, a w zasadzie wszędzie tam, gdzie Państwo korzystacie, chciałbym pokazać, gdzie występuje. Żeby zacząć tą opowieść, warto by było przybliżyć rozmiar. Ile to jest mikro? Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, świat mały rządzi się w zasadzie w dwóch zakresach. Czyli w obszarze mikro i w obszarze nano. To tam dzieją się troszeczkę rzeczy, które nie są standardowe dla fizyki, która towarzyszy nam na co dzień. Dlatego warto zastanowić się, ile to jest, jeśli chodzi o rozmiar na mikrometr. Że najprostszym sposobem jest odniesienie się do ludzkiego włosa. Ludzki włos ma średnicę około 100 mikrometrów, więc jak łatwo sobie wyobrazić, gdybyśmy go wyrwali z głowy, rozcięli go na 100 kawałków wzdłuż, to jeden z tych kawałków będzie miał rozmiar 1 mikrometra. Włos możemy zobaczyć, ten 1 mikrometr już gorzej. Natomiast gdybyśmy zastanowili się nad tym drugim rozmiarem, a mianowicie nad nanometrem, no to tutaj sytuacja już jest troszeczkę inna. Ten 1 mikrometr, który wycięliśmy z włosa, czyli jego 1/100 część, musielibyśmy w dalszym ciągu podzielić na kolejne 1000 części. I wtedy mamy do czynienia z nanometrem, czyli czymś bardzo małym. No i w tych rozmiarach już poruszamy się, jeśli chodzi o współczesne przyrządy elektroniczne, takie jak tranzystory w mikroprocesorze. Każdy taki mikroprocesor, który Państwo używacie w telefonie, w komputerze, w laptopie, to miliardy tranzystorów. Od prostych oczywiście układów scalonych, posiadających ich kilka, do bardzo dużej skali integracji, czyli właśnie procesorów. Wszędzie tam wykorzystuje się pojedyncze przyrządy elektroniczne, które odpowiednio łączone dopiero tworzą pewne funkcje, które wykorzystujemy, pewną całość. Jak powstają takie przyrządy? No, ta droga jest bardzo długa. Zaczyna się wszystko od półprzewodnika. Takim powszechnym półprzewodnikiem, który jest najczęściej używany i który króluje obecnie we wszystkich technologiach, to krzem. Jego największą zaletą chyba jest jego powszechność, ponieważ jeżeli przyjrzymy się litosferze, to znajduje się w niej aż 25% krzemu. Można powiedzieć, że otacza nas wszędzie. Zwykły piach to krzem. Tylko oczywiście nie możemy użyć zwykłego piachu. Aby zacząć produkcję przyrządu półprzewodnikowego, potrzebujemy uzyskać czysty półprzewodnik, więc ten piach, który planujemy użyć, również musi być czysty. Po oczyszczeniu materiał, który chcemy wytworzyć, powinien przybrać postać wielkiego kryształu. Nie zrobimy tego z wywrotki piachu, aczkolwiek powinniśmy tej wywrotki piachu czystego użyć. Roztopić go, czyli podnieść odpowiednio wysoką temperaturę i wykorzystać metodę, której autorem jest Polak, pan Jan profesor Czochralski, który opracował metodę wytwarzania monokryształów. Wytworzenie układu scalonego rozpoczyna się od wyselekcjonowania wywrotki piachu. Oczywiście nie może to być zwykła wywrotka piachu, powinien to być piach oczyszczony. Podlega on następnie stopieniu do formy płynnej. Wszystko to po to, aby w dalszym kroku, wykorzystując metodę Jana Czochralskiego, wyciągnąć kryształ krzemu. Kryształ, który będzie bardzo dobrej jakości. Będzie uporządkowanym konstrukcją powtarzających się okienek nazywanych komórkami kryształu. Taki kryształ nie może mieć zanieczyszczeń, nie może mieć dyslokacji, czyli nie może brakować w niektórych miejscach atomów, nie mogą się pojawiać atomy obcych pierwiastków. Powinien być idealny, jak najbardziej idealny. Aby to uzyskać, proces, w którym jest wytwarzany, musi być bardzo stabilnym procesem. Nie mogą się pojawiać tam drgania. Powinien być prowadzony przy bardzo stabilnej temperaturze
i ze stabilnym krokiem, który powoduje wyciągnięcie kryształu. Wyciągnięcie to polega na zanurzeniu zarodka ukierunkowanego bardzo dobrze, czyli posiadającego już ten fragment kryształu. Zanurzenie go w roztopionym krzemie i wyciąganie w górę przy jednoczesnym obrocie powoduje narastanie struktury uporządkowanej, struktury krystalicznej. Tak powstały pręt kryształu, aby być użytecznym, musi zostać pocięty na pojedyncze podłoża. Podłoża te są następnie polerowane i szlifowane. Ich rozmiar może być różny, od pojedynczych centymetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Powszechnie używany jest rozmiar 30 cm, jednak zaawansowane laboratoria oczywiście są o krok dalej i jest tam możliwa też produkcja 400 mm podłoży, a co za tym idzie, wytwarzanie na tak wielkich rozmiarach, na tak wielkich płytach układów scalonych. Powoduje to większe zagęszczenie na jednym podłożu układów, które następnie będą przecież cięte i montowane w urządzeniach. Możemy wytwarzać różne typy półprzewodników. Takim krzem, który powstaje bez dodatku żadnej domieszki, jest półprzewodnikiem samoistnym. Nie jest on nadto użyteczny, jeśli chodzi o technologie i przyrządy, które powstają. Konieczne jest ustalenie w nim pewnego typu przewodnictwa. Uzyskuje się to poprzez procesy domieszkowania, czyli dodawania pewnych innych pierwiastków, które spowodują, że będzie posiadał nieco odmienne właściwości z punktu widzenia elektroniki. Możemy wyróżnić dwa rodzaje półprzewodników, półprzewodniki typu P i typu N. Jest to jedna z najważniejszych czynności, jeśli chodzi o wytwarzanie przyrządów, ponieważ pozwala na tworzenie w nich funkcji, które mogą realizować. Gdy posiadamy już podłoże krzemowe, możemy rozpocząć wytwarzanie układu scalonego. Jest to seria wielokrotnie powtarzanego układu procesów. Dodawania, definiowania kształtu i usuwania. Dodajemy kolejne warstwy, odwzorowujemy w nich pożądane kształty, czyli to, jak ma wyglądać nasz układ, a następnie w procesie trawienia usuwamy niepotrzebne elementy. Kolejne warstwy, pojawiając się w różnej formie, z różnym kształtem, definiują obraz i układ elektryczny, który jest na podłożu. Oczywiście posiada on miliardy tranzystorów, małych cząstek, które należy odpowiednio pomiędzy sobą połączyć. Do połączeń wykorzystujemy metale, które nanoszone są różnego rodzaju metodami. Stopień komplikacji tego jest bardzo duży. Jeżeli mamy miliardy układów i miliardy połączeń, nie jest to proste zadanie. Kiedy zakończymy już proces technologiczny nakładania, definiowania kształtów i usuwania, wielokrotnie powtórzony, tysiące nawet razy, możemy przystąpić do testowania układu. Zanim potniemy płytkę na pojedyncze struktury, powinniśmy sprawdzić, czy jest sens realizować takie działania. Tutaj procesy testów, w przypadku jeśli pokażą, że wszystko działa jak należy, umożliwią dalszy krok w produkcji układu scalonego, czyli pocięcie go na pojedyncze struktury. Służy temu piła diamentowa, która wycina prostokątne przyrządy. W następnym kroku zostaną one zmontowane z obudową i podłożem. Wykonywane są połączenia elektryczne, hermetyzowana jest struktura, wkładana w obudowę i tak powstały układ scalony, ponownie testowany, dostarczany jest już do pakowania, a następnie do sklepu. Proces ten jest długotrwały ze względu na to, że wszystkie te działania realizujemy w clean roomie. Jest to laboratorium o podwyższonej czystości, w którym człowiek przebiera się nierzadko w bardzo wyrafinowany kostium, zapewniający izolację człowieka od zewnętrznych warunków, po to, żeby człowiek nie zastanowił źródła zanieczyszczeń w tym laboratorium. W
takich bardzo zaawansowanych laboratoriach nieodzownym elementem jest też własny tlen do oddychania. Warto sobie się nad tym zastanowić pod tym kątem, że jeżeli weźmiemy pyłek jakikolwiek o wielkości mikrometrycznej, czyli takiej zbliżonej nawet do średnicy włosa, to jego opadnięcie na podłoże krzemowe, tam gdzie wytworzone są nasze układy scalone, spowoduje, że ten jeden wybrany na pewno nie będzie działał poprawnie. Procedura wejścia do clean roomu polega na przebraniu się, a także przejściu przez śluzę, która izoluje świat zewnętrzny od czystego laboratorium. W laboratorium takim posiada tego typu laboratorium wiele zasad postępowania i użytkowania. Nie wolno tam biegać, nie wolno wnosić zbytecznych rzeczy. Nawet papier, którego się używa, jest dedykowany tego typu laboratorium. Przepływ powietrza od góry do dołu zapewnia przybijanie cząsteczek zanieczyszczeń, przez co obszar, w którym się znajdujemy, jest w pewnym stopniu wolny od pyłów. No, stopień tej czystości jest sklasyfikowany i definiuje to, jak bardzo wyrafinowane układy można wytworzyć w takim laboratorium. Składa się na to wiele elementów. Składa się na to przyczepienie krzemowego serca układu do obudowy, wytworzenie połączeń elektrycznych. Często te dwa procesy są łączone ze sobą w technologiach, które możemy uznać za takie wiodące. Noszą one nazwę flip chip. Po pocięciu podłoża krzemowego na struktury podlegają one testowaniu, po to, żeby nie pakować w obudowę niedziałających półprzewodnikowych elementów. Oczywiście ten proces testowania występuje na wielu, wielu wcześniejszych etapach. Warto zwrócić uwagę, że wytworzenie jednej serii procesorów to okres, powiedzmy, około pół roku, więc wykrycie niepowodzenia na wczesnym etapie oszczędza naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Z punktu widzenia zastosowań wysokotemperaturowych użycie krzemu jest bezzasadne. Te przyrządy w 300 stopniach Celsjusza już przestają działać. Gdybyśmy chcieli zastosować układ w 500 stopniach Celsjusza, musielibyśmy sięgnąć po nieco inny rodzaj półprzewodników. Są to przewodniki tak zwane szerokopasmowe. Nazwa ta pochodzi od przerwy energetycznej, cechy charakterystycznej dla półprzewodników. Ta szerokopasmowość powoduje, że temperatury pracy tego typu materiałów mogą sięgać nawet 1000 stopni Celsjusza. Powstaje tylko jeden problem. Jak zmontować taki przyrząd do pracy w tak wysokiej temperaturze? Procesy montażu dla struktur krzemowych, które mają pracować w temperaturze pokojowej w 50 stopniach, nawet w 100, realizowane są w 250 stopniach Celsjusza, co oznacza, że są to temperatury graniczne, które pozwalają na używanie tych przyrządów. Jeśli przeniesiemy się w obszar 500 stopni Celsjusza, musimy opracować nowe procesy, które pozwolą przyczepić taką strukturę do obudowy. I są to właściwie dość duże wyzwania, które obecnie stanowią problem rozwiązywany w wielu laboratoriach. Można mówić nie tylko o półprzewodnikach, można powiedzieć o materiałach, ponieważ współczesna elektronika sięga już praktycznie po całą tablicę Mendelejewa. Układ okresowy pierwiastków jest pełen materiałów, które wykorzystywane są w elektronice, w optoelektronice, w fotonice. Kiedyś były to wąskie grupy, czyli na przykład krzem i jego sąsiedzi, które stanowiły materiał, w którym elektronika używała do wytwarzania przyrządów. Obecnie materiały te rozprzestrzeniły się we wszystkich kierunkach. Nie wykorzystujemy już jedynie glinu do wytwarzania metalizacji, sięgamy po miedź, wolfram, różnego typu materiały funkcjonalne. Optoelektronika sięga po pierwiastki ziem rzadkich. Cała w zasadzie tablica wykorzystywana jest już w elektronice. Powoduje to wiele kłopotów, ponieważ bardzo dobre właściwości niektórych materiałów nie mogą zostać wykorzystane ze względu na bardzo ograniczoną ilość
danego pierwiastka, która jest dostępna do produkcji. Wiadomo, pierwszą podstawową sprawą są tutaj koszty. Jednym z materiałów, który ciągle jest bardzo silnie badany, jest węgiel. Nie chodzi tutaj o jego najbardziej powszechną odmianę w postaci grafitu, a nieco inne, niedawno odkryte, jak chociażby grafen. Grafen, czyli pojedyncza warstwa grafitowa, która, jak się okazuje, posiada bardzo interesujące właściwości nie tylko w zakresie parametrów elektronicznych, ale także mechanicznych, chemicznych. Kolejną odmianą węgla, która wzbudza zainteresowanie, to nanorurki, czyli nanometrycznej średnicy rurki zbudowane z atomów węgla. Materiał bardzo wytrzymały, potencjalnie posiadający bardzo wiele zastosowań, często wykorzystywany. Trzecim takim elementem składającym się na pewne odmiany węgla, które potrafią zaskoczyć nas swoimi właściwościami, są fulereny. Najprostszym przykładem takiego fulerenu to byłby model, który jest reprezentowany przez piłkę do futbolu. Zarówno grafen, jak i nanorurki oraz fulereny mogą podlegać modyfikacjom chemicznym, które nadają im zupełnie nowe możliwości i otwierają zupełnie nowe pola zastosowań. Kolejnym zagadnieniem, jeśli chodzi o temat związany z mikroprocesorami, układami, elektroniką w skali małej, jest integracja. Na razie korzystamy, jeśli mówimy o przyrządzie, który wytworzyliśmy w Krzemie, to może on posiadać różne funkcje. Możliwości elektroniki na tym się nie kończą. Możemy łączyć różne materiały, możemy łączyć różne technologie, możemy łączyć wreszcie obszary z różnych dziedzin, nie tylko elektronikę zostawiać samej sobie, ale kojarzyć ją z mechaniką, z chemią, z różnego rodzaju inżynierią materiałową. No i na styku tych połączeń, tych dziedzin powstaje coś, co jest naprawdę użyteczne i co jest wielokrotnie wykorzystywane chociażby w telefonach, a mianowicie mikrosystemy. Są to takie układy, które łączą różnego rodzaju funkcje. Macie Państwo w telefonie pewnie żyroskop. Przecież to jest klasyczny przykład wykorzystywania pewnych układów mechanicznych włącznie z elektronicznymi. Rozwój elektroniki to miniaturyzacja, to odkrywanie nowych materiałów, poszukiwanie nowych półprzewodników, wykorzystywanie tego wszystkiego, co wiemy, w nowych obszarach, w nowych zastosowaniach. Świat zmienia się dynamicznie. Potencjalnie wiemy, jakie są oczekiwania, jakie są plany. Mamy roadmap półprzewodnikowy, który określa przez najbliższe lata, co się wydarzy. Jednak pojawiają się pewne niespodziewane wydarzenia, jak choćby pandemia, które znacząco przyspieszają niektóre dziedziny nauki, no w tym też i obszary elektroniki, szczególnie pod kątem sensoryki, detekcji wirusów i szybkiego wykrywania i analizy. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.